Oto do grobu Natkańskiego zjechał najdostojniejszy włodarz Polski, ażeby własnoocznie przekonać się o pracy naszej. Czy jakoś tak napisał o odwiedzinach prezydenta Ignacego Mościckiego nasz orędownik. Ludzie drodzy, co to było? Kilka tygodni latania, szykowania wszystkiego, aż w końcu przyjechał. 22 maja 1929 roku to było. Auto miał niczego sobie, takie długie, z odkrytym dachem, białymi obrysami na kołach, a od czarnego lakieru tak się wszystko odbijało, że aż mógłbym się w nim przejrzeć. Jak tylko samochody się pojawiły, to komendant Kalikst Jankiewicz dał wojsku znak, aby zaprezentowało ono broń, a orkiestra zaczęła grać hymn narodowy. Prezydent kazał szoferowi zatrzymać się tuż koło władz miejskich i powiatowych. Zresztą wszyscy się wtedy zeszli. Uczniowie szkół, członkowie różnych towarzystw i organizacji, a nawet dzieci i inni. Każdy, mimo że było chłodnawo, trzymał nakrycie głowy w ręku i przyglądał się głowie państwa, bo wcześniej jedynie na fotografiach i obrazach można go było zobaczyć. Dla prezydenta przygotowano krzesło przypominające tron. Usiadł na nim i słuchał. Inne osoby przemawiały, tylko nie on. No cóż, jak cała uroczystość powitalna się skończyła, to prezydent udał się do Fary, żeby się pomodlić i zwiedzić najstarszy u nas zabytek. Potem przyszedł właśnie tutaj do siedziby banku pożyczkowego i został przyjęty przez dyrektora Romana Surę. Oczywiście tak ważny gość miał później w planie trochę wolnego czasu i poszedł Gostyń oglądać. Słuchajcie, może dróg najlepszych nie mamy i nasze chodniki do najprostszych nie należą, ale co z tego, skoro w zamian można się dać urzec tak pięknej, oryginalnej i zróżnicowanej zabudowie. Ludzie, wiecie, że nasze miasto nie było wtedy za lewicą? Władze mieliśmy endeckie, a głowa państwa to z sanacji się wywodził. Mimo że w orędowniku napisali, że Gostyń był ustrojony jak nie wiem co, to bełko. Gdzie tam co wisiało oprócz tego, co na rynku? Ludzie u nas na szczęście umieli się zachować i okazać włodarzowi Polski szacunek. Ale wróćmy jednak do tematu. Prezydent odwiedził jeszcze cukrownię, mleczarnię, klasztor, ugościć się do Grabonoga pojechał, później obejrzał gospodarstwo Jana Gronowskiego w Brzeziu, które przykładem dla innych winno być, a na końcu do strzelnicy go wywieźli, gdzie znowu Roman Sura go powitał, ale tym razem jako prezes Bractwa Kurkowego. Prezydent trochę se poszczelał do tarczy, tak ze 3 strzały chyba oddał i wpisał się do księgi pamiątkowej. A żebyście wiedzieli, jak go zainteresowały dokumenty Bractwa z XVII wieku? Pełen wrażeń pojechał do Edwarda Potworowskiego do Goli, też endeka, żeby się wyspać i ruszyć dalej w drogę. Ludzie drodzy, co to był za dzień!